Boisko przy Zespole Szkół w Kozienicach zyskało nową jakość. Pod koniec czerwca zakończyły się prace związane z wymianą sztucznej nawierzchni. Poprzednią, blisko dziesięcioletnią i bardzo wysłużoną, zastąpiła zupełnie nowa, o wymiarach 110 na 71 metrów. Co istotne, zmieniły się parametry boiska głównego. Poprzednio pole gry miało wymiary 105x68 metrów, obecnie to 100x60 metrów. Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ poprawi bezpieczeństwo i komfort gry w okresie jesienno-zimowym, gdy nad boiskiem rozłożone jest pneumatyczne zadoszenie, czyli balon. Dodatkowo powiększone strefy buforowe umożliwią nadanie licencji na rozgrywki ligowe na boisku głównym. Nowością są też na stałe wyznaczone dwa boiska poprzeczne o wymiarach 55 na 34 metry. I właśnie na takim boisku jako pierwsi nową mieli okazję przetestować 10 i 11-latkowie z energii Kozienice. Oceny wszystkich są zgodne: zupełnie nowa jakość i komfort gry. O czym z pewnością przekonają się wszyscy korzystający z obiektu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykonawcą prac była firma Ansbud z Grabowa nad Pilicą. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1 735 000 zł z których 855 tysięcy pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska. W odbiorze inwestycji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Władz Samorządowych i Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, które nadal będzie zarządzać obiektem.